Szczecin to jedno z najważniejszych miast w Polsce. Jest stolicą i największym miastem województwa zachodniopomorskiego. Tu zbiegają się trasy łączące wschód i zachód oraz północ i południe Europy. Dodatkowym atutem miasta jest położenie nad Odrą i sąsiedztwo Morza Bałtyckiego. Szczecin jest miastem młodym, którego 82% mieszkańców jest w wieku produkcyjnym bądź przedprodukcyjnym. Jest atrakcyjny dla biznesu. Należy do czołówki miast wojewódzkich pod względem powstawania nowych firm. Z racji swojego położenia nad Odrą i bliskości Bałtyku jest idealne dla rozwoju gałęzi przemysłu i usług związanych z wodą. Do dynamicznego wzrostu konieczna jest jednak nowa infrastruktura. Przestrzeń, która da napęd i pozwoli przedsiębiorstwom realizować plany rozwoju. Takie miejsce już niebawem powstanie na terenach byłej stoczni. Projekt rewitalizacji terenów stoczniowych w innowacyjny sposób łączy przemysł, naukę, biznes i wypoczynek. Na bazie stoczniowej tradycji rozbudowuje nowatorskie rozwiązania dla nowych inwestycji. Kluczowe elementy koncepcji to lofty i nowoczesne biura, park technologiczny, centrum handlowe, marina. W efekcie na terenie dawnej stoczni powstanie nowa dzielnica Szczecina, która będzie stanowić biznesowe centrum miasta i regionu. Kompleks docelowo ma zatrudniać 6,5 tysiąca osób. Inwestycja warta jest ponad 67 milionów euro i powstanie w kolejnych etapach do 2021 roku. Szczecińska gospodarka, aby dynamicznie się rozwijać, potrzebuje nowych impulsów. Park technologiczny pomoże w przekształceniu jej w innowacyjną i kreującą nowe produkty oraz pomysły. Inwestycja w przestrzeń dydaktyczną zapewni synergię szczecińskiej nauki, biznesu i wytwórczości. Centrum Wystawiennicze połączone z Mariną to konkurencyjny produkt w skali całego regionu. Marina wzmocni walory Centrum Wystawienniczego. Bliskość centrum miasta i dogodna komunikacja powodują, że biura staną się świetną wizytówką każdego przedsiębiorcy. W miejscu dawnej stołówki powstanie multimedialna sala pamięci. Lofty biurowe na terenie byłej stoczni to szansa na wyjątkową zabudowę miejską. Inkubator przedsiębiorczości to miejsce dostarczające rozwiązania i technologie, szczególnie dla przemysłu morskiego. Gwarantujemy nowoczesne powierzchnie handlowe, powiązane charakterem z planowanymi funkcjami, które będą zapewniały najwyższy komfort zarówno kupującym, jak i sprzedającym. Co piąty zarejestrowany w Szczecinie podmiot gospodarczy pochodzi z sektora przemysłowego. Projekt wyrasta ze stoczniowej tradycji. Dlatego stawia na budowę specjalistycznych statków oraz na bazę remontową dla jednostek z całego świata. Kontynuujemy stoczniowe doświadczenie, ale we współczesnym wykonaniu. Towarzystwo Finansowe Silesia na postoczniowym terenie zrealizuje jeden z największych projektów inwestycyjnych w województwie zachodniopomorskim. W efekcie powstanie nowe biznesowe serce miasta.